praktycznie pada tutaj ofiarą tych właśnie osiedli. Dziękuję bardzo. Pan Lisek, proszę. Thank you, Chairman. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Wysoko Przedstawiciel. No oczywiście zacznę znowu od futbolu. Trudno jest oglądać spokojnie mecze, zdając sobie sprawę, że w Syrii codziennie giną dziesiątki ludzi, nie tylko żołnierzy, ale także ludności cywilnej, także kobiet i dzieci. I wszyscy sobie chyba tutaj zdajemy sprawę, że prezydent Assad już dawno przestał być nadzieją Europy czy nadzieją Ameryki na poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka i demokratyzacji, rozwoju ekonomii w Syrii. Wszyscy już wiemy, że prezydent Assad jest po prostu mordercą swoich obywateli. I chyba zdajemy sobie sprawę, myślę, że to dojrzewa w nas wszystkich, że może być już taki czas niedługo, że jedynym rozwiązaniem będzie zaangażowanie militarne. Nie mówię jakie, w jakim zakresie, gdzie i kiedy, ale może tak się zdarzyć. Do tego jest potrzebna oczywiście zgoda w ONZ i stąd moje pytanie do Pani Wysokiej Przedstawiciel. Jak Pani ocenia szansę na zmianę stanowiska Rosji i Chin? Jeszcze jedno pytanie, bo myślę, że jeszcze jest jeden kraj w tym regionie, który jest niezwykle istotny i zainteresowany sytuacją, pozytywnym rozwojem sytuacji w Syrii, to jest Turcja. Chciałem zapytać, czy Pani Wysoka Przedstawiciel konsultuje się z władzami tureckimi w tej sprawie? Thank you. Mrs. Muniz de Oquiza. Pan Muniz de Oquiza. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Ja mam inną propozycję niż ten plan, który tutaj przedstawiają, który jest tak martwy jak dzieci syryjskie. Chodzi o